afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you. Gdzie jest Jermek? To jest tu. O kurwa, spaliło się. Jermek, chodź tu na dół. Poczekaj, ryby odłożę. Ściągnij maskę na chwilę. Musimy to jest przetestować lek. Zamknij oczy, otwórz buzię. Nie wiem, czy chcę testować. Co to kurwa jest? Jedz, przełknij. Ty kurwa nie! Fuck, kurwa, co to było? Niedobre? Niedobre, kurwa. No nie pierdol, że niedobre. Już mnie kurwa, żołądek. Kurwa, do pontona idź, może ci pomoże. Ale mi kurwa miesza się w brzuchu. Ponton! No? Trzeba pomóc Jermkowi. A co się stało? No znajadź się, kurwa pierdolony! Najadź, no co zobacz co zjadł, no patrz! No pojebany chłop! Zabiłeś mnie, kurwa! No co ty jesteś pierdolnięty? Z człowieka mięso mi dajesz! No kurwa, czasy są kurwa jakie są, nie wiadomo czy przetrwamy, tylu zarażonych kurwa! Chciałem zobaczyć czy damy radę to jeść najwyżej, no kurwa! Mogłeś chociaż usmażyć Jermek, kurwa, nie tak na surowiznę wpierdalać. I wepchnął! Co ci jest? O, kurwa. Żołądek mnie boli. A tak w skali od 1 do 3 najlepiej ten żołądek na dupca? Co ci tak wesoło jest, Jermek? Spierdalaj, Śpirusie, kurwa. Nie no, trzeba to wyjebać, nie można tego jeść. Ej, chodź, pokroimy mięsko. Wypij się, daj troszkę. Spierdalaj, kurwa, ludożerco, kanibalu pierdolony. Co robicie, kurwa? Najad się mięsa, kurwa. No daj kurwa, mięsa się człowieka wpierdala. A, kurwa. Daj szyneczkę. Kurwa, spierdalaj! Ty, jak on się śmieje, jebany! Ty, coś jest nie tak! Daj ty mięsko! Spierdalaj ode mnie! Szyneczka z człowieka, kurwa! O, kurwa! Wszystko dobrze? Nie rzygaj mi pod drzwiami, kurwa! Nie rzygaj mi pod drzwiami! Daj ugryzę kawałeczek. No przecież już ugryzłeś. Ale twoje jest ciepłe. No dobra, chodź. Daj udko, troszkę udka, odkroję sobie kawałeczek. Weź go do buzi. Co odkroję, kurwa, chyba cię pojebało. Daj. Kurwa. O, jesteśmy sami. No spierdalaj mi stąd. Daj kawałek. Spierdalaj stąd.
Nie strzelaj. Ja no to odejdź. Spróbować. Ponton, kurwa, ratuj! Strzelaj mu w głowę, przecież i tak już jest po chłopie, co mu zależy, no. Ty, wiesz co, taka moja rada ode mnie, kurwa. Weź te rzeczy, które masz przy sobie, złóż sobie do skrzynki wszystkie. Bo czas już jest twój policzony. Nie, wszystko jest w porządku. Tak? No to zaraz zobaczysz. Zaraz zobaczysz, jak będzie w porządku, kurwa. Daj. Pierdalaj, kurwa. Otwórz. Idź do wujka Saula. Wujek Saul ci da. Saul! Daj troszeczkę. Do wujka Saula idź, odjebało mu. Ty, jak się nazywała ta choroba, jak człowieka opierdolisz? Harakiri albo inne kukarwy. No daj! Masz, podaj mu to. Jermek! Podaj mu to. Daj mu ten lek, żeby kurwa w śpiączkę zapadł. Tym pomożemy, inaczej nie wychodzę. On jest na górze. Jermek, ściąg kurtkę. Przyjmiesz ampicilinę, będzie dobrze Jeremek, z tobą. Halamarone, square grano. Kładź się na łóżko. Chodźmy, zobaczmy to. Kurwa, żyga. Jom, żyga, pomóż mu teraz. Zrób mu zastrzyk, bo będzie po nim. Giermko, de square, panero. Stój! Alfa Romeo, Skoda, Dasauto. Jeb, dupę strzała, pyk, poszło. Stój tu. No, to jest nie wolno go spokoju wypuścić. A me se wano de squanto perone. La puento del majaces. Coloro vesti. Jak się czujesz? Puśmie. A po co? Co ci jest? Gdzie ty idziesz? Espercus el satanus come bake! Bukake! Odejdź! Co ci jest? Giermek! To kurwa padało chyba! Giermek, co ci jest? Ty, on na niedźwiedzia prosto idzie, pojebało go. Pues cuarto es cuento. Despeta es malnita. Sacho pula polonesa. Giermek, ogarnij się. Wszystko będzie dobrze za chwilę. Gdzie ty idziesz? Giermek. Giermek, wróć. Giermek. Chyba chujowa ta trucizna była. Pascal al macaroni. Dobra, związuj go szybko. Go do leśnicy trzeba przetransportować. Dawaj, przyniesiemy go do tego i zadzwonimy na radiu. Wojskowi zabrali Giermka do lecznicy. A w tym czasie chłopacy udali się do doktorka, który mieszka nieopodal. Chcą wyhandlować chłodnicę do BTR w zamian za narządy Chimery, którą Emre ubił w poprzednim odcinku. Gdy to się uda, będą mieli wystarczająco części, aby zdobyć swój pierwszy pojazd. Ciekawe, jak tam nasz Giermek po nocy sobie daje radę. Pewnie śpi. No mówię ci, że jest taki plus, że przynajmniej flarę przyniesie, nie? To światło się pali, więc może ktoś będzie w środku. Bo oni tak tutaj, zawsze, nie? Wiesz, robią.
To taką wyprawkę dają na drogę po wyjściu, nie? Że tam coś do żarcia, coś do picia, jakaś flara. Berek, do berek, beczka. Jest ze złomu? Halo, halo, panie doktorku. Dobry dzień, blaszki. Pan doktorek? A w jakiej sprawie? Byłem z panem doktorkiem umówiony. Jak pan ma na imię? Pan, on był u nas. To pewnie ta, co kurwa ten, na Discordzie pisała. Na stówę. Lecimy wymienić, kurwa, ten. No, no chodź, nie chodź to, no wpuść go. Zapraszam. Znowu, wiele tam wiary przyszło? Ile was tu no, jest? No jeszcze mój brat i kolega jeszcze też. Czek! No dobrze, zapraszam. Zapraszam. Chodźcie, chodźcie. Witam, witam. Czemu tak ciemno? No. Dobry. Kawka? Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A mój brat panu przewinął chyba wszystko, tak? No tak z grubsza. Chodź. Zobacz na to. O, cię chuj. Mówiłem, że będzie coś, czego nie widziałeś. Nie mogę o tym mówić przy wszystkich. Także jak chcesz o tym porozmawiać, to musimy na osobności. Niestety, tylko ważę pojemnik z azotem. Gdzie on jest, kurwa? To nie jest radioaktywne już. Zostało wzięte i ten, jak to się nazywa? Zdekontaminowane. Właśnie, o. O, proszę. O, proszę. No dobra, dobra. No dobra, brygada, wy się możecie przejść, a ja tutaj sobie chwilę porozmawiam, dobra? Dobrze, brado, ale ja będę tutaj stała przy domku. W razie czego. No dobra, dobra. Idźcie tam Wychodzimy. Na kawę, no. Wychodzimy. No już. Do mnie możemy. Dobra, sytuacja wygląda tak, że znalazłem tego potwora w tym miejscu, gdzie to się wszystko zaczęło. Czyli tam, gdzie wszyscy lekarze byli na początku, kurwa, i... Czemu to jest, kurwa, i... tak ciemno? Oh. Lepiej to chyba jakby sami zostali w pojedynkę, a nie... Okej. Przewiduję, że jest tam promieniowanie prawdopodobnie. Że promieniowanie jest na pewno. Tak szybko postępuje. Promieniowanie jest na pewno, ponieważ byłem tam w całym stroju. Dobra, razem idę, z licznikiem Geigera i ze wszystkim. Z bramy, kurwa, głównej, nie wiem, no. Był pan tam na tamtym miejscu, gdzie, kiedy to się wszystko zaczęło, czy nie? Tam, gdzie lekarze mieli być. Byłem. No właśnie, byłem. No to wie pan, jak to wygląda. Pamięta pan te wielkie drzwi żelazne, które wojsko otwierało, zanim tam weszliśmy? Do budynku? No to właśnie zza tych drzwi to wylazło. Miało, kurwa, 3 głowy, było 2 razy większe ode mnie, ważyło może z 1,5 tony. Jezus najświętszy. Czemu udało się to zabić? Panie, kurwa, we dwójkę z 308 wyjebaliśmy w to może ze 200 amunicji łącznie. Fascynujące. I przerażające zarazem. Jak wyjdzie tak, że to wszystko się, kurwa, nie wiem, czy tam jest, nie ma czegoś jeszcze. Wiem na pewno, że jeżeli to wyjdzie, kurwa, na światło dzienne
i wyjdą one stamtąd, to będziemy mieli tutaj niezły pogrom. To już nie będzie ta zaraza, która jest teraz. To będzie coś bardziej, coś więcej. Coś, czym my jako ludzie możemy sobie nie poradzić. Zaobserwowałem już wzmożone mutacje w radiacji, ale że aż tak, o czym mówisz, to jest naprawdę imponujący okaz. No niestety. Wygląda to, jak wygląda. Będę tam chodził co jakiś czas i sprawdzał mniej więcej, jak sytuacja się rozwija, także jakby co, to przyjdę i będę mówił. Jak znajdę coś nowego, to też przyniosę. Dobra, no. Nie wiem, czy na to będzie jakiś lek. Jeżeli to zmutuje do tego stopnia, że to już nie ludzie, tylko też zwierzęta będą mutować, bo wydaje mi się, że to jakieś zwierzę zmutowało. Nie wydaje mi się, żeby to był normalny człowiek. Już widziałem lisa z rogami, także... No niestety. Mutacje postępują. No właśnie. A wszystkie próby stworzenia antidotum jak na razie się zawiodły. Także może być tak, że będzie niedługo będziemy mieli niezapomniane przeżycia. Miejmy nadzieję tylko, że przetrwamy. No nic, muszę przeprowadzić teraz więcej badań. Świeże próbki przydadzą się, zobaczę, jak mutacja postępuje. Wolałbym, żeby na razie o tym się nikt więcej nie dowiedział. Od nas wiedzą to 4 osoby. A co z ludnością? Z zostało. Bo z jest ludnością? To jednak spore zagrożenie. Nie wiem, czy w momencie, kiedy to wyjdzie, to nie dojdzie do tego, że... dojdzie do paniki. A czy panika jest nam potrzebna? Nie sądzę. No, też nie sądzę. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą i już do tego dochodzi, no to naprawdę może wywołać to panikę. No właśnie, także poczekajmy, co z tego będzie, a może uda się znaleźć lek na to, chociaż na zwierzęta. Nie na ludzi, ale może na zwierzęta. Nie wiem, jest wojsko, można poprosić o pomoc, samoloty, rozpylanie czegoś, cokolwiek. Bo do tej pory, nic nie przyniosło skutku, a może coś się znajdzie. Dobra, brat mówił, co potrzebujemy? Muszę przysiąść i zobaczyć to. Muszę to nad tym się pogłowić jeszcze chwilę. Mhm. Brat mówił, czego potrzebujemy, czy nie? No, coś wspominał o chłodnicy. Właśnie, potrzebowalibyśmy chłodnicy. No dobra, a będziecie w stanie ładować baterie, jak takim silnikiem, generatorem? Nie wiemy, będziemy próbować. Dobra, no to macie tą chłodnicę i dacie znać. Jasna sprawa. Dobra. Damy znać. Weźcie, bracia. Zobaczcie, czy się nada, ale powinna. Powinna. Wygląda tak, by w dobrym stanie była. No. Delikatnie podrapana, ale myślę, że to wielkiego wpływu nie będzie miało na wydajność. Tak. No, że berka nie są tak powgniatane, ale powinno wam, no powinno hulać. Powinno służyć, tak. Dobra, my uciekamy, bo nasz czas goni w takim razie. Tak. Mnie w takim razie też, muszę brać się do roboty. Będziemy uważaj przy tym przyjacielu, jak będziesz na tym badania przeprowadzał, żeby ci się nic przy tym nie stało. Mam pełny. Po paliwo pójdziemy. W razie ty się cicho nie zadawajcie pytań żadnych, kurwa. Zaraz wam wyjaśnię. Mi już wyjaśniam. Tylko teraz Emre da radę tam sam wejść? Nie wiem, czy dam radę ze wszystkim. Na pewno musicie iść ze mną, no pomóc mi ściągnąć snajpera. No tak, tak. No tak, a najgorsze jest to, że kurwa, no... Mogliśmy się o węgiel go zapytać jeszcze.
Nie ma, pytałem się go. Nie ma, pytałem go też. Sprawa wygląda tak, że wcisnąłem mu kit, że potrzebujemy tej chłodnicy do tego, że budujemy kurwa silnik, który będzie w stanie napełnić, znaczy uzupełnić braki w elektryczności i będziemy mogli dzięki temu utwarzać prąd i wiesz, takie inne gówna, nie? No ty mogłeś mi to od razu powiedzieć, kurwa. A jakbym się sprzedał na nieświadomce? Wyleciało mi z głowy właśnie, kurwa. No nie pierwszy, dobrze, nie ostatni razem. Ale ja wiem, że jesteś kurwa tyle mądry, żeby zczaić o co chodzi. Wyjeb to, co powiedziane było. Bo już kurwa świeci w oczy. Dobra, do domu po paliwo. Tak. Znaczy paliwo to musimy zajść na stację, ale po drodze jak będziemy biegli przy kałuży, to stacje powinny być w tym Rimsting, jakoś tak to się nazywa. Ja zobaczę, kurwa, kurwa, ile będziemy mieli filtrów, kurwa, i wszystkiego. Może wejdziemy tam we dwójkę. Trzeba no, będzie wziąć się koła, nie zabierzesz, wszystko. Bo tam są trzy koła, chłodnica, dwa akumulatory, bo Zoran nie powiedział, czy duży, czy mały. Świece. Dobra, no co, no pójdziemy, wydam ci wszystko i tyle. Lewarek. Będziecie musieli wziąć ze sobą dwie snajperki, wy. Ja biorę broń krótką. Ja mam. I zdjąć kurwa tego, zdjąć snajpera. I teraz tak, ten kanister, co jest w domu, w lodówce, trzeba wziąć, żeby zalać chłodnicę wodą. Drugi kanister pusty mam przy sobie, trzeba go wziąć, żeby zalać go benzyną po drodze. Prawie bardziej. Kurwa, no. Czyli wyprawa po auto dzisiaj. Ty jesteś odpowiedzialny, kurwa, jesteś odpowiedzialny, Saul, za kodloka, kurwa, i za ten, i za, jak to się nazywa, i za namiot, żebyśmy się złożyli. A my weźmiemy całą resztę. Luz. Tam wilki na schodach stoją na wieżyczce. Widzę jeden mały problem. Wilki na schodach na wieżyczce stoją. Dościąga je stąd. Wiesz? Nie wiem, czy ta BTR-ka tu przejedzie. Przejedzie. Mów, kiedy maskę. W połowie mostu założymy, nawet później. Dzięki. Wczoraj za pokopało Foluka, dopiero kurwa na samym końcu. Okej. Okay. Mnie kurwa wystraszył chuj jebany. Żeby on w nas nie napierdalał, bo zaraz będzie pizda jak chuj. Dobra, załóżmy maskę. Mam maskę. Prowadź prosto na to auto, bo tu i tak nie damy rady nic przeszukać. Ta, tylko ja dokładnie nie pamiętam, gdzie to auto było, ale na spokojnie. Tu po drodze i tak nie będzie wiele do szukania. Mogłeś uprzedzić, kurwa, o tym. O czym mówił, że wilki na schodach? Ale nie, mówię o tym, kurwa, megafonie jebany. A, zapomniałem o nim. Się zesrałem, kurwa. Wilki. Chuj jebany.
Nie, maska jest chujowa. Maska jest chujowa. Dobra, a teraz mnie słuchaj. Jak tam dojdziemy? Zostawiam ci kurwa wszystko. Przez chwilę cię coveruję. I niestety, no, brat, ale muszę to zrobić. Wyjedziesz stąd sam. Dobra. Skoro tak twierdzisz. Drogę będziesz miał prostą, bo ty praktycznie kurwa będziesz jechał cały czas asfaltem. No asfaltem, asfaltem, no. A ja wyjdę. Gdybym nie wyszedł, zapomnijcie o mnie. Jakim jesteś, chłopczyku? Polak mały. Nie no, pakuj menele kurwa normalnie do auta i wyjeżdżamy stąd. Wilki, razem wilki, wilki, razem wilki, wyjeżdżamy. wilki na wprost. O kurwa, powietrze, jestem przeładowany kurwa. A co on tak na to drzewo? Zaczyna mnie to martwić, że te wilki nie dają sygnału kurwa żadnego. Wiesz, jak masz maskę na całą mordę, ci uszy zasłania i ten, to może nie słyszysz, nie? A jak się wjebie nam kurwa w kostium, to będzie się manu, nie? Słyszałem. No, powiem ci, że ten mój kostium też tu lekko przetarty jest. Jest! Biegnę. O kurwa, uważaj. Generał jest, wejdź. Kurwa, ile generałów. Kurwa, moje auto. Kurwa, następny się wydarł. Jebane kurwy. Powinno być spokój. Dobra. Czekaj, bo trzeba dobrze te koła dopasować. Wyrzucam, wiesz? Ci wszystko. Brat, chodź tu do mnie. W razie leć, W leć. I jakiegoś problemu, radioprotektor jeden dla ciebie. Tu leży. Powinieneś mieć wszystko. Jak nie ma, jak czegoś ci zabraknie czy coś, krzycz radio, nie? Dobra, leć, leć. Koła rozłóż tak, żeby mi się wydaje tych dwóch środkowych nie dawać. Tych drugich środkowych. To, że wiesz, że my nie mamy sześciu, tylko pięć, nie? To daj tak, żeby były pierwsze z przodu, po dwa były. Albo kurwa po ten i dwa z przodu i dwa z tyłu. No dobra, jest git. Ty. Co? No i jest pizda, nie? Co? Mazik. Kurwa, Mazik. Nie ten akumulator. Jak nie ten akumulator? Geniuszu.
Pierdoli, że nie ten akumulator. No nie ten akumulator, mówiłem kurwa duży. Dobra, wracaj po następny. Ja jeszcze spróbuję, tak, ale... Ale poczekaj, bo wczoraj mówił kurwa ten, że tutaj gdzieś akumulator leży. Akumulator, który miał leżeć w pobliżu, znikł. Ponton pobiegł po właściwy, a Emre trochę poeksplorował wyspę. Ale z racji, że chuja znalazł, to skrócę materiał, aby nie trwał 2 godzin. Już idę, już. Ej, bo stało się coś chujowego, kurwa, wiecie? Drzwi. Siadę do przodu. Drzwi. Dam. Halo, panowie mnie w ogóle słyszą? Słyszą, słyszą, ale... Tak, ale nie mamy czasu aktualnie. Czasu, wiesz? Uciekaj z drogi. Dobra. Ktoś musi mnie kierować, nie? Otwieraj tak, mapę. Drogą musisz jechać. Otwieraj mapę, Saule, bo ja go nie pokieruję. Tyle samo co ja kurwa pokieruję go. Jeszcze co drogą. Debilu, mapę otwórz, tylko mapą pokieruj. Teraz tego kutasa na górze to można strzelać? Próbowałem. Nie, zaspawane jest. Kurwa, szkoda. Dobra, ty, teraz trzeba pomyśleć, gdzie my go wstawimy. Na podwórko. No na, nie możemy na podwórko. Bo jak wojsko do nas przyjedzie i zobaczy, że to mamy, to nam wszystko zabiorą. To będziesz się z nimi umawiał, kurwa, gdzieś, nie wiem. Gdzie indziej. Ale przecież oni mogą sobie przyjechać tak, o kurwa, człowieku. Przyjechać se mogą, wejść niekoniecznie. A bramę jak im otworzysz, no to jak? No ty im nie otworzysz. No kurwa, wiesz co, dobra, bo pierdolisz głupotę. O! Nie no, no, trzeba znaleźć, trzeba wybudować garaż jakiś. My szopę obok, nie widzimy tam do środka tam. Budować to po prostu. Oh my god. Dalej, dziadu. Ta, mamy jakieś gwoździe, będzie trzeba tą szopę zabudować. Co? Drogi. Halo, panowie! Ale... No wiecie, tego to się kurwa nie spodziewałem, siedzenia. Giermek! Ale, a nie, mamy siedzenie, mamy. Giermek, co tam u ciebie? Nie wierzę, to wy? Siadaj, nie, kurwa, siadaj, to twoja Giermek. Stara, kurwa. Jezus. Od przodu, szybko. Musisz wskoczyć na maskę, skocz na maskę, otwórz lewy włas i wsiądź. Skocz na maskę. Skocz, no. Łatwo ci powiedzieć. Przecież ma kurwa 28 lat, on nie potrafi butów zawiązać, a dopiero skoczyć. Ja prawie umarłem z głodu i z pragnienia, dopiero chłop mnie uratował. To wskakuj kurwa tą maskę szybko, nie ryby wpierdalasz. A co ci się stało? Mogę... Pamiętasz? Nie, bo nie ma miejsca. Tam. Nie wsiądziesz tam, no. Ledwo coś pamiętam, jakie prześwity, bo nie mogę wskoczyć. No, siadaj, kurwa, misiaczku. Jak? Nie wierzę, że was... Tak, siedzę. Nie wierzę, że was spotkałem. Kurwa, wszystkiego bym się spodziewał, ale nie gierm. Kurwa. Ja też. Wiedziałem, że muszę dobiec do wody, nie? Włączam ogrzewanie i zapierdalamy. Zapraszam, kurwa. Wrota piekieł.